Adriana Szymańska, epilog z gwiazdą. Świat tej poezji oparty jest na miłości. Ona buduje rzeczywistość psychiczną, ona stwarza związki ze wszystkim, co istnieje we wszechświecie. To uczucie obejmuje cały świat stworzony. Zachwyt i zdziwienie, a także współczucie towarzyszy tej poetyckiej dykcji. Upływ czasu oznacza żegnanie bliskich ludzi i kochanych stworzeń, które w tej liryce obdarzone są czułym wspomnieniem. Wsteczny bieg. Ani skowronek, ani sowa. Takie sobie ze mnie senne ptaszysko. Od kiedy zamiast skrzydeł czuję na plecach coraz to cięższe brzemię czasu. Mogłabym spać zawsze i wszędzie. Tylko czasami podlatuję w górę wzrokiem za statkiem jaskółek, których niewiele już krąży nad moim wiejskim domem. Świat coraz mniej przychylny dla żywych stworzeń podrywa mnie przecież do biegu wśród rozkołysanych traw i puszystych dmuchawców, gdzie nucę radosne rekwiem dla moich zwierząt. Miałabym zapomnieć o tych wszystkich, których hołubiłam w czynach i słowach? O gadającej papuszce Karolu i tańczącej króliczce Gertrudzie? O zrywnej klaczy Eskadrze i starym wałachu Dolmecie? O dzikim gołębiu Grzywaczu przylatującym na mój parapet po ziarno? Niech gwiazdy zapłoną dla jamnika Denka, dalmatyńczyka Limona i rudej seterki Kory, mojej pierwszej psiej miłości. Czy ktoś oprócz mnie o nich pamięta? A moja pamięć, czy zostanie wpisana w ostępy wieczności? Czy spotkają się tam wszyscy, wyłuskani po kolei z serdecznego zapisu? Nadziejo, matko ufających w moc miłości, bądź mi podporą, bądź mi batutą w tej miłosnej symfonii. Sikorka celebrytka. Siedzi na gałęzi z dojrzałymi gronami jarzębiny, pręży żółty brzuszek, kręci główką ozdobioną niebieską czapeczką i podryguje rozdwojonym ogonkiem. Przeskakuje na przewód telefoniczny i sfruwa na parapet po ziarno słonecznika. Wraca na gałąź i dziobie ziarno, przytrzymując je filigranową nóżką. Każdego ranka oglądam ten spektakl i niezmiennie mnie wzrusza swą perfekcyjnością. Zieleń strzępiastych liści, czerwień jarzębinowych gron i ptasia baletnica tańcząca na gałęzi. Jest tak, jakby moje okno było ekranem z widokiem na kosmiczną dal i tę serdeczną ogrodową bliskość z ptakami, które celebrują tu pojedynczo swoją zachwycającą piękność. Wiersze Adriany Szymańskiej w programie drugim czytała Angelika Kurowska. Jutro ciąg dalszy. Zaprasza Iwona Smolka.